Przed nami ósma, przed nami obiecywane i zapowiadane już fakty w RMF FM. W studio faktów przy mikrofonie Bogdan Zalewski. A zatem zaczynamy. Kolejna odsłona afery w Warszawie dotyczącej tzw. reprywatyzacji. Mateusz Morawiecki byłby najlepszym szefem rządu, ale ponad połowa badanych nie potrafiła wskazać najbardziej odpowiedniego premiera. Przytoczymy szczegóły naszego najnowszego sondażu. Gościem porannej rozmowy Roberta Mazurka w RMF FM będzie wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 kolejnych osób w aferze związanej z reprywatyzacją warszawskich nieruchomości. Niebawem zostaną one przewiezione do prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Te fakty przynosi Krzysztof Zasada. Krzysztofie, kim są zatrzymani? To nie są urzędnicy z warszawskiego ratusza, a osoby fizyczne. Śledczy nie ujawniają na razie żadnych szczegółów na ich temat. Wiadomo natomiast, że zatrzymano je w wątku dotyczącym mienia należącego do dawnych rodów szlacheckich, a więc kilkudziesięciu zespołów pałacowych i innych nieruchomości w całym kraju, rekompensat za mienie utracone na wschodzie oraz nieruchomości objętych dekretem Bieruta. W sumie wartość tych wszystkich nieruchomości to 170 milionów złotych. Mateusz Morawiecki byłby najlepszym premierem dla Polski. Tak sądzi największa grupa respondentów, którzy wzięli udział w sondażu United Service dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. Łączymy się z Tomaszem Skorym. Tomku, jak wyglądają szczegółowe wyniki? Dla polityków pewnie krępujące. Bez podawania nazwisk prawie 51% badanych nie wskazało na premiera nikogo. Mateusza Morawieckiego wymieniło niecałe 27,5% pytanych, 3% mniej niż w marcu. Donalda Tuska trochę ponad 5,5%, w marcu nie było to nawet 4%. Pewnie przez te różnice spadły też notowania Rafała Trzaskowskiego z prawie 9 do 7,5%. Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię jako premiera wskazywało po 2,5% pytanych. Co ciekawe, obecnego premiera jako najlepszego wskazuje tylko 54% wyborców prawicy. Z kolei Rafał Trzaskowski ma większe poparcie na lewicy, aż 34%, niż wśród wyborców własnej partii, z których popiera go tylko 17%, a prawie 23% wybiera Donalda Tuska. Ciekawostką jest też poparcie 13% Koalicji Obywatelskiej dla Szymona Hołowni. Czy Jakub Moder wystąpi w dzisiejszym meczu przeciwko Szwecji? Już o 18:00 reprezentacja Polski zawalczy w Sankt Petersburgu o awans do 1/8 finału piłkarskiego Euro. W faktach ponownie nasi wysłannicy na Mistrzostwa Europy Paweł Pawłowski i Wojciech Marczyk. Panowie, trener Sousa nie zdradza, co dokładnie dzieje się z Moderem. Kto zatem może go ewentualnie zastąpić? Na pewno Grzegorz Krychowiak, który wraca po wykluczeniu za czerwoną kartkę. Pytanie jednak, czy Paulo Sousa w dzisiejszym meczu ponownie zaryzykuje. Chodzi oczywiście o reprezentacyjną młodzież. Kacper Kozłowski pokazał się z dobrej strony w meczu z Hiszpanią i być może selekcjoner zdecyduje się na danie mu wielkiej szansy związanej z wielką odpowiedzialnością. Wiemy, że z podobną presją świetnie poradził sobie Karol Świderski, który wyszedł w 11 na mecz z Hiszpanią. A jeśli chodzi o defensywę, to jest jeszcze znak zapytania przy nazwisku Bednarek. No właśnie, Jan Bednarek narzekał na uraz mięśnia pośladkowego po meczu z Hiszpanią. Wczoraj jednak trenował normalnie i dziś powinien być w pełni gotowy do gry. Czas na poranną rozmowę Roberta Mazurka. Oddajemy głos naszemu dziennikarzowi. Witamy panią marszałek. Dzień dobry. Panią marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską dodam, która jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Mecz dzisiaj, no nie mogę nie zacząć od tego, czy pani będzie oglądała. No jeżeli uda się, to tak, bo mamy dzisiaj posiedzenie Sejmu, więc nie wiem, czy nie będę wtedy musiała być na sali. To może Zimoch żądał przerwy na obejrzenie meczu. Ale Sejm powinien obradować, są ważne sprawy, ale jeżeli będzie, będę oglądała i mam nadzieję, że zobaczę ciekawy spektakl. Bo jednak mecz to jest jak spektakl teatralny, musi być dramaturgia, walka, napięcie i bardzo lubię happy end. No właśnie chciałem powiedzieć, to ja jednak apeluję, może być nudny, byle z happy endem jednak. Ale happy end jest potrzebny. No dobrze, to możemy wygrać 4-3, w porządku, żeby się dużo działo. Możemy 0-1 nawet wygrać, jak będzie ładna walka. Zacznijmy rozmowę o polityce, chociaż na początku będzie o pieniądzach i o polityce. Czy pani się zrzuciła na milionową kaucję dla Sławomira Nowaka? Posłowie Koalicji Obywatelskiej składali się na tę kaucję. Tak, ja i wielu moich koleżanek i wielu kolegów złożyliśmy się. Po ile była składka? Różne. Każdy, nie będę tu miał, każdy dawał taką kwotę, jaką mógł. To się złożyło z małych i większych kwot, ale chcieliśmy pokazać, że każdy człowiek w naszym kraju powinien mieć
proces sprawiedliwy i szybki. Nie może być tak, że przez tyle miesięcy ktoś jest zawieszony i nie ma nawet szansy właśnie mieć kaucji, bo cały jego majątek został zajęty i tak naprawdę... No, majątek nie... został zajęty, to od razu powiedzmy, dlatego, że uważano, że to są pieniądze pochodzące z przestępstwa, no, na Sławomirze Nowaku. Ale tyle, tak. Ciążą zarzuty korupcyjne. Zarzuty ciążą. To już jest wiele miesięcy. Ja bym chciała, żeby jak najszybciej ta sprawa trafiła do sądu, bo ja nie oceniam tutaj, ale chcę po prostu... Rozumiem, ale pani marszałek, no wie pani, to chyba się wszyscy z panią zgodzą. Wszyscy chcemy, żeby sprawy w sądach trwały jak najszybciej. Tak jest. I ale tu jesteśmy nie mam poczucia, żebyście wy w tej sprawie też wiele zrobili. Robiliśmy sporo, ale na pewno to, co się wydarzyło teraz, jeszcze bardziej oddaliło nas od szybkich spraw i szybkiego podejmowania decyzji. I w ogóle to, co się ostatnio dzieje w sądach, to chyba jest taki bardzo smutny temat na dzisiejszą rozmowę, bo nie możemy powiedzieć o żadnej dobrej rzeczy, która w ostatnich latach w sądach się wydarzyła. Szpic szedł do władzy, mówiąc, że potrzebna jest reforma sądów. I to prawda. Polacy oczekiwali reformy sądów i każdy z nas chciał, żeby sprawy były szybsze, prostsze. Nie, ale Pani nie powinna tego mówić z jednego powodu. Wyście rządzili jednak przez dobrych kilka lat. Już tam no, nie będę mówił bardzo, przez... Ale inni też rządzili, a tutaj jest już 6 lat demolki systemu sprawiedliwości i proszę zobaczyć, nikt zdrowych zmysłach nie powie jednego dobrego słowa o tym, co dzieje się w polskim systemie sprawiedliwości. Prawda, i o tym powinniśmy. Tu różnica będzie pewnie taka, że niektórzy stwierdzą, że również część odpowiedzialności, i teraz pytanie, jaką ponoszą sędziowie za ten stan rzeczy. Ale... mamy 6 lat, mamy demolkę i ani jednego dobrego słowa. Pani marszałek, rzeczywiście w tej sprawie nie będzie między nami jakiejś specjalnej Ale zgadzam się, że trzeba to poprawić zdań. I tu się zgadzam. Nie będzie różnicy zdań. A czy zgadzamy się, że czeka nas właśnie ekscytujący moment? Grzegorz Schetyna już kupił sól i wypiekł chleb. Zasiadł też, bowiem, w zarządzie Krajowym Platformy i będzie z tym chlebem i solą witał Donalda Tuska. A to świetnie. To jest cudowne. Ja chcę zobaczyć tę scenę. No, jakiegoś malarza, żeby to uwiecznił. I potem dzieło w Muzeum Narodowym. Tak. I młodzież będzie oglądała, jak patrzcie, można dzieci, być odpowiedzialnym. Patrzcie dzieci, tak wrócił Tusk, a to jest pan Schetyna, to ten Brutus jest tutaj. I proszę bardzo, na obrazie razem, pokazując, że są sprawy ważne i najważniejsze. To jeszcze nie wiemy, jak ta miłość się skończy. Dobrze się skończy, bo jednak można wiele rzeczy mówić o Platformie, ale jednak jesteśmy odpowiedzialni. I a dlaczego Grzegorzowi Schetynie tak zależało na tym, żeby zostać szefem regionu? Nie czekał do wyborów, które mają być jesienią. No to się złożyło kilka spraw. Nasz kolega, który był szefem regionu, jest europosłem. I naprawdę przez wiele lat mu to nie przeszkadzało, a nagle trach zaczęło. No, co nie podjął za historia? Taką decyzję, to była jego decyzja. Zbieg okoliczności. Nie, pewnie świadoma decyzja, ale ja się bardzo cieszę, że wszyscy, którzy mają doświadczenie duże, a w polityce poza młodością, energią potrzebne jest także doświadczenie, koncentrujemy się razem, żeby podjąć ten trud. Pani marszałek, ja tak naprawdę pytam o to, czy Donald Tusk powinien wrócić do polskiej polityki. Ale on wraca, więc nie powinien. Wraca, bo taką podjął decyzję. No i jeszcze ja się nie podjął, jak rozumiem. I ja się bardzo cieszę, dlatego chyba, że jest coś, o czym my nie wiemy. Powiedział, że tak naprawdę w ogóle nie odszedł z polskiej polityki. To po pierwsze, bo... No dobrze. Powiedzmy sobie szczerze, że każda jego wypowiedź... Piastuje w tej chwili rolę komentatora. Pytanie? To jest bardzo przyjemna rola, bo wtedy A można powiedzieć... żeby ją zamienił na rolę przewodniczącego Platformy? Bardzo bym chciała, żeby wrócił do Platformy na 100%, dlatego że przed nami bardzo trudna batalia i od Platformy, właśnie od nas będzie bardzo zależało, czy opozycji uda się pokonać PiS i wrócić do normalnie. Ale żeby Tusk wrócił do Platformy na stanowisko jej szefa, to znaczy, że Borys Budka się nie sprawdza. Kiedy ostatnio pani była tutaj i prosiłem panią, żeby pani powiedziała coś miłego o Borysie Budce, no to pani z takim przekonaniem zapewniała nas, że Budka sobie świetnie radzi. Minął miesiąc, Budka sobie nie radzi. Budka wykonał wielką robotę i wykonuje tę pracę, ale my się tylko sobie nie radzi i dlatego trzeba go zastąpić życie Donaldem Tuskiem. Nie jest zero-jedynkowe. A logiki cała w tych wypowiedziach nie ma. Cała przestrzeń, my mobilizujemy się do bardzo trudnej batalii. No dobrze, i albo uda nam się to zrobić wszystkim teraz i teraz odsuniemy PiS od razu w następnych wyborach i wykorzystamy energię, doświadczenie. Jeszcze ze 2 lata. To jest bardzo mało czasu w polityce i dlatego musimy się wszyscy do tego... przed sobą wyniki sondażu dla Rzeczpospolitej. Na pytanie, czy Donald Tusk powinien zaangażować się w polską politykę bezpośrednio, tylko 28% powiedziało, że tak. A prawie połowa, 45%, powiedział, że nie.
A z drugiej strony młodzi ludzie, o których mówiono, że w ogóle nie są zainteresowani powrotem Donalda Tuska, mówią świetnie, niech ten facet wraca, bo ma doświadczenie i wygrywa. Nie jestem pewien, czy ma pani w tej sprawie rację. Ale były takie badania, ale powiem panu tak. Mhm. Sondaże są bardzo ważne i politycy powinni sondaże analizować i powinni na nie patrzeć. Ale powinni także robić to, do czego są przekonani i co jest słuszne, bo gdybyśmy patrzyli tylko na seriale. O Donalda Tuska jeszcze będę pytał, natomiast na razie pani pozwoli, że spytam o drzwi. O drzwi otwarte albo już nieotwarte dla Jarosława Gowina. Platforma przez długi czas mówiła ustami wielu polityków, także Borysa Budki, no chyba, że to już nieaktualne, że drzwi dla Gowina są otwarte. Niech się tylko chłop zdecyduje. Ja panu powiem, można myśleć o budowaniu jakiejś współpracy, ale z ludźmi, którzy przestrzegają pewnych zasad. A to jest moje zdanie. Moim zdaniem Jarosław Gowin przyczynił się znacznie do tego, o czym mówiliśmy, do zdemolowania systemu prawodawstwa i sądownictwa w Polsce. I oczywiście nie cieszył się robiąc to, ale to zrobił i ponosi za to pełną odpowiedzialność. I boję się, że ja wymagam od polityka, żeby w trudnych sprawach miał odwagę. Może cieszyć się, że nie zagłosował tak jak chce. Ja może nie tyle wymagam, ale bardzo proszę o jasną odpowiedź. Pani zdaniem, drzwi dla Gowina powinny być otwarte, czy jednak powinniśmy my, Platforma, powiedzieć Gowinowi: sorry, miałeś swoją szansę, straciłeś ją. W polityce zawsze drzwi dla wszystkich są otwarte, ale ja wybieram te osoby, które jednak przestrzegają wartości, mają mocny kręgosłup. Gowin do nich nie należy. Nie cieszył się. Nie cieszy się również z zaufaniem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Dalszy ciąg rozmowy z panią marszałek w internecie, interia.pl, no i przede wszystkim nasze radio rmf24.pl. Tam serdecznie zapraszam, a słuchaczom radia serdecznie dziękuję. Miłego dnia. Pani marszałek, czy to nie jest jednak tak, przy całej sympatii, że wy zupełnie nie macie pomysłu, co zrobić z tym PiS-em? Jak go od władzy odsunąć? No bo niech pani zwróci uwagę, że ja, wie pani, ja też lubię te piosenki, które już kiedyś słyszałem. No ale jeśli ja słyszę, że do przywództwa w Platformie ubiega się Grzegorz Schetyna, to ja sobie myślę, Boże, Grzegorz Schetyna, przecież ja go kojarzę jeszcze z początku lat 90. Donald Tusk, rany Julek, on był przecież już w 90. roku w KLD. Rafał Trzaskowski też, niech się pani nie gniewa, nie jest jakimś politycznym beniaminkiem. No i myślę sobie, no nie macie tego pomysłu. Nawet ten list 51 posłów Platformy zawierał tam taki dość zabawny pasus. My tak długo mówimy, że PiS niszczy Polskę, ale ludzie nie chcą nas słuchać, dlatego musimy coś wymyśleć. Ale to są dwie sprawy. Pan mówi o personaliach i że... Nie, właśnie mówi o braku pomysłu. No ale sądzi pan, że pomysłem jest lider? Nie, pomysłem jest to wszystko, co ma się do zaproponowania. Nie, ale lider jest kimś, kto daje pomysłowi wiarygodność. Wiarygodność. Uwiarygodnia to i daje poczucie zaufania, że to, co dana formacja obiecuje, będzie zrealizowane. To jest bardzo ważne. No właśnie. I teraz to Donald Tusk pokazuje, jest takim liderem, że który można, jest że potrafi nawiązywać kontakt ze społeczeństwem, potrafi być partnerem do rozmowy. Ale przecież dla młodych ludzi, kwestię wieku wrzuciła w tę rozmowę, nie ja, dla młodych ludzi Donald Tusk jest kolejnym dziadersem. Dla młodych ludzi, dla jednych jest, a dla drugich jest człowiekiem, który ma duże doświadczenie, był doceniony w Europie, i w ogóle jest świetny, bo potrafi z nimi rozmawiać, więc to nie jest tak. Poza tym ja powiem tak. Wydawało mi się, że w młodych ludzi celuje raczej Rafał Trzaskowski. Młodych ludzi, każdy polityk zabiega o młodych ludzi, ale młodzi ludzie są, muszę powiedzieć, w dzisiejszych czasach bardzo krytyczni i nie dają sobie narzucać, oni bardzo umiejętnie szukają osób, do których mają zaufanie i świetnie, że Rafał Trzaskowski potrafi ich przyciągnąć na kampus. Świetnie, że Donald Tusk... jeszcze tego kampusu nie było. Zainteresowanie jest bardzo duże i wiele osób zgłosiło się na to i chce w tym wziąć udział. Bardzo ważne jest to... Pani się wybiera na kampus? Nie. Na razie nie, bo nie wiem. Nie dostała pani zaproszenia? Na razie zaproszenie dostają młodzi ludzie. Nie, bardzo przepraszam, są też goście. No ja rozumiem, że pani nie zaproszono, by tam pod namiotem się pani rozbiła, tylko rozumiem, że mogłaby tam być pani w charakterze gościa, pani marszałek. Na razie nie. Czyli na razie nie dostała pani zaproszenia od Rafała Trzaskowskiego? Na razie zbiera Rafał Trzaskowski, moi koleżanki i koledzy młodych ludzi, ale
Platforma. Jeśli ma pani, a liczy pani na to zaproszenie? Chciałabym się o tym nie myślę, wie pan co, naprawdę, mam inne problemy na głowie. Zależy mi na tym, co przygotowujemy, czyli na tej nowej akcji, którą musieliśmy zawiesić przez pandemię. My po tej pandemii musimy wrócić do normalnego funkcjonowania. Jako... Panie Mszek, zbierzecie 100 tysięcy podpisów pod projektem likwidacji TVP Info? Z tego co wiem, już te podpisy są chyba zebrane. Nie sprawdzałam. A ile pani zebrała podpisów? Trochę zebrałam. Trochę to znaczy? No, rząd wielkości. No kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt. Biorąc pod uwagę, że posłów Platformy jest 130 tak mniej więcej, jeśli dobrze pamiętam, to te kilkadziesiąt to może być za mało. Ale przecież nie zbierają posłowie, zbierają nasi sympatycy. No, ale ja liczyłem na to, że jeżeli przez cały czas się mówi, że TVP Info, i to dodajmy, mówi się nie bez racji, że TVP Info to jedno wielkie przegięcie i cyrk na kółkach, no to ludzie entuzjastycznie się rzucą. I ludzie to podpisują, rzeczywiście. A to miliony powinny być tych podpisów. Ludzie to podpisują. Proszę zwrócić uwagę, że głównie zbieraliśmy w czasie, kiedy nie wolno było. Teraz ta akcja ruszyła. Jak nie wolno było, to w ogóle nie zbieraliście, chyba że robicie coś nielegalnie. Nie można było tego robić na ulicach, bo nie można było robić spotkań, tak? Nie można było wyjść, trzeba było chodzić w masce. To się zmienia i te podpisy będą zebrane i to będzie taki bardzo mocny sygnał. Ale bardzo mocny sygnał dla kogo właściwie? Tak, dla PiS-u, że ma się przestraszyć, że zebraliśmy w końcu przez 3 miesiące Platforma chodziła, stękała, jęczała i wyzbierała 100 tysięcy podpisów. No, tych podpisów i PiS musi przejdzie. Być więcej. Chodzi o to, żeby był sygnał, że to, co się dzieje z mediami, niestety nie tylko z telewizją tak zwaną publiczną, ale w ogóle z tymi mediami, które się tak całkowicie podporządkowuje, bo to jest nie tylko media, teraz zaczyna być prasa lokalna. To jest bardzo niebezpieczne i to jest kolejna wolność i prawo obywateli odbierane, bo my mamy prawo do rzetelnej, pani obiektywnej Marszałek, informacji. Jestem strażnikiem czasu i sobie myślę, że tylko jedno pytanie jeszcze się zmieści, bo pani pędzi na... Prezydium Sejmu. Tak. Prezydium Sejmu, gdzie pani będzie miała znacznie ciekawszych rozmówców niż ja. Na przykład skąd będzie, ta skromność? Dlatego będzie, bardzo żeby, świetna rozmowa tam jest. Będzie na przykład wicemarszałek Terlecki. Ale ta rozmowa jest świetna. Marszałek Terlecki, na wiele ciekawych tematów można porozmawiać. Pani pozwoli, że tylko jedno pytanie. Czy ponownie poprzecie profesora Marcina Wiącka jako kandydata na rzecznika praw obywatelskich? To jest bardzo dobry kandydat. Cała opozycja tę kandydaturę popiera. Popierają ją organizacje pozarządowe. Z tego co wiem, po raz kolejny wstawimy tę kandydaturę. I mam nadzieję, że tym razem uda się mieć w Polsce rzecznika praw obywatelskich, bo boję się tego... znaleźć kogoś z PiS-u. Bo boję się tego, że za chwilę będzie ustawa złożona przez PiS, że w ogóle nie będzie rzecznika praw obywatelskich będziecie w Polsce. Będziecie przekonywać posłów PiS-u do tej kandydatury? W ogóle do tego, żeby zrozumieli, że rzecznik... Będziecie przekonać, ale do tej kandydatury. Tak. Czy będziecie przekonać posłów PiS-u? No to zobaczymy, jak wam pójdzie. Bardzo pani serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję również. Trzymamy kciuki za naszych, a którzy to nasi... Ci, którzy wygrywają. Czyli nasi. Czyli dzisiaj wygrywamy. Szwecja. Dzisiaj chyba wygramy. Należy się Polakom miły akcent na wakacje. Dobrze, Zambia nie bierze udziału w Mistrzostwach Europy, o dziwo, więc ja jestem wolny, mogę kibicować nasze. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Dziękuję. Pani Msińska, do widzenia.